Z tej strony Shadow, witam Was w pierwszym odcinku dodatka do Saints Row 4, mianowicie Got Out of Hell. Hej, ale w ogóle to tak teraz Ty jak zrobiłaś lobby, to ja chyba będę grać tą, jak ona? Kinsey. No to dobrze, to źle. A Ty chcesz gatem grać? No. Aha, dobra. Dla mnie to bez znaczenia. Erik już zaczął gadać odnośnie gry, także... Hej. Jest ze mną Erikos. Hej. Rozpoczynamy sobie grę we współpracy, bo można grać w tym dodatku Gatem i Kinsey. Ale w tym momencie jest filmik, więc... więc oglądajmy. Dawno, dawno temu... Once upon a time. There lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! O, tu jestem ja, ale... Moja postać, w sensie Centrum 4. Serio? A ty nie masz swojego? A, no, też mam swojego. No bo to jest jako prezydent, nie? So you celebrate birthdays by trafficking spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? You ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait, wait, can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. All right. Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Jezebel? The fuck is porwali mnie. Porwali moją postać. Ja też. Where'd you get the board? I was going through Zinyak's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Jesus Christ. Guys? Co to był Alistair Crowley? Nie pamiętam. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. To cooperate. That's more like trust it? Not like we got a lot of options. So what's the plan? Mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. A, moja głowa. Ciekawa jestem, czy to będzie się odgrywało w takim jakby steelport tylko jako piekło? Hello there. Hello. No, to jest chyba steelport, tylko właśnie takie... Jesteśmy w pułapce demona. O, matko.
Ja nawet nie widziałam tej gry, bo mi się nie chciało oglądać tego i jestem ciekawa. Jestem gatem! W sumie jest ruda, to prawie jak Jessica albo ta Lydia. Czekaj, aha, ukradnij samochód, let's go! A nie ma mocy, ale słabo. No nie? Bylimy. Ukradnij samochód, let's go! A, sprint mi się skończył, what the heck? Yes, I got it! Ej, ja, jakieś martwe. Gdzie ty jesteś? No, samochód mam. No ja też mam. What the heck? Ale ja mam taksi. A ja mam... Czekaj, bo ja mam takie, nie wiem co. Chcesz ty jechać, czy ja mam jechać? Dobra, jedźmy. Nieważne, nie wiem nawet, gdzie mamy jechać. Do Ultronu. Kurde, jaka... Wiesz co, poczekaj chwilę, ja muszę... muszę sobie przestawić opcję, bo... Czekaj... Czuję już na sobie ogień piekielny. No to wyłaź! Aha, ja się palę też? Dlaczego? Dlaczego ja się palę? What? Nie wiem, ale mam jakąś śmieciarkę i ona jest taka piekielna. What the heck? Dobra. Give w ogóle me. Masz mało życia. Let me in, let me in. Come on. Bo mnie zabija. Pochodź. Dobra, jedź. Minotaur? What the heck? O Boże, so lame. Bez żadnych cheatów. Nie pokazuje mi, gdzie mamy jechać, but that's okay. Jedź prosto. Ale nie w lewe! A czekaj, Aha, tab, no tak, ty patrz. O, zapomniałam, że tu jest coś takiego. No to co? O, ja, dobra. No tak. Dawno nie grałam w Saints Row, to dlatego. W lewo! No halo! No, muszę się wyrobić. W ogóle płonie mi w środku. Nie mogę ich zabić. Dziwne. Aha, wypadłam z samochodu. Serio? No to wsiadasz? No poczekaj, muszę dobiec do ciebie. A tak fajnie się rozpędził ten dzień. Ten nie rozjedzie, kurde. Bo jakie lampy, takie... Dobra, jedź. O, Impala, prawie. Dobra, jedźmy Impalą. Ej, nie mogę. Halo, nie mogę wyskoczyć teraz. A dobra, już wiem. Rzuciłaś, no tak. Nie, o matko, w ostatniej chwili. O matko, w ogóle jaki fajny, znalazłam sobie fajny motor. No idź, szukaj. O matko, tutaj. Rozjechała mnie. Serio? No. O, oh, what the hell. Ej, to nie, to faktycznie wygląda jak Steelport. Nie tu. Ten mnie goni. O matko, ale to weź, jak to tu jeździ, w ogóle jakaś masakra. Wiem, ale co ja ci na to poradzę? No w ogóle to są zombie takie jakby chyba. To są umarli, halo, przecież to piekło. No, czyli oni zombie. Ale przynajmniej nas nie atakują, gorzej z tymi diabłami tu... O matko, jak... Z tymi demonami, co tutaj łażą, co? No. O matko, nie umiem tym jeździć. O dobra, I got it. Got it. Dobra, idź. No, what the heck? What the heck? No. Nie mogę przejść przez drzwi. Fajnie. Who the hell are you? Who the hell are you? Crowley. Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Who the hell are you? You weird. No patrz, takie jakby słoneczko, no. Tylko takie inne. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation.
That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and... And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. Będziesz z nim walczyć. Będę się przyglądać. Kurde. Pomożesz mi. I know some places that are of particular value to the father of the bride. Like those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. Pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to five archdukes. Zaraz, kto w ogóle czyta tą książkę? Bo to chyba nie jest... But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power. And the old sisters. Twins! But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, a czekaj, one obie umarły? One final gift. An artifact that he had spent... No ta siostra to w trzeciej części jedna, a ta druga... Może została po prostu na ziemi, którą wysadzili w tej części. A no tak było chyba. Chyba tak było. Bo jej nie było w czwartej części. A przecież Oleg zginął i ten z tych Luchadores, czy jak tam im było, ten Angel. No. Nate jakiś. No tamten też. Blade. Do I have a power? No weź nie zabieraj mi wszystkiego. No tam masz jeden. No jeden. Ale ty jesteś normalny. Tak, magia. Sprint i moc. Super sprint. Akceptuj. I lot. Super, fajnie, że tutaj też są takie moce. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie oprócz tego. Oh yeah! Nic nie mam. No i to tyle. Mam skrzydła! Ja, ale super jestem! O, ja też, ale fajnie. Pokaż. Oh yeah! A, mamy tam skoczyć swego. O matko! O kurde, za nisko. Wstrzymuj R, aby wracać, co, ja nie czuję tego. Używaj myszy, aby nurkować? Nie wiem, jak to się to używa. Nie to! O, dobra, to jest zet. A, spać się trzeba. O, to jest so szybciej. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Czyli co? A, nie mogę, czekaj, spadam. A, spadam, zaraz co? Muszę wrócić. Nie uda mi się wrócić już. Spadę. Niestety. O, dobra, jestem. I am here.
Czekaj, wzlatywanie zmniejsza twój pęd. Używaj myszy, aby zwiększać pułap podczas lotu. Naciśnij w locie spację, aby machać skrzydłami i nabierać pędu potrzebnego do dotarcia na wyspę. Nie mogę. O, czekaj, poszło. O, jestem na górze. Dobra, czaję, już umiem sterować myszką. Yeah! Bo to jest tak odwrotnie. No, bez sensu tak trochę, ale... Okej. Tak raz na jakiś czas można sobie machnąć. To było super! Znaczy, sorry, to będzie super, bo on umie latać, tak? No, super, fajne. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Nice. O, tam jakiś klaster jest. Wii. Oh yeah. Mam klaster. Ej, serio, tu się zbiera klastry. What the hell? A to co to jest? Taka latająca kulka. Ty patrz, jakieś noże mam, jestem asasinem. Ej, nice, serio. Dobra, idźmy może zrobić jakąś misję, taką... nie wiem jaką. To znak zapytania. Wow, coś wybuchło chyba. Coś wybuchłam. Tutaj są... Ja muszę sprawdzić, jak to... Ty patrz, jakim jestem asasinem, jakie ja rzeczy potrafię robić. Ale jestem super. O ja obczaj to, jakie to było super. To jest jakaś misja w ogóle. Poczekaj, wejdę w spis zadań. No dobra, no to co robimy? Jakieś ogólnie misje, czy będziemy się skupiać tylko na tych fabularnych? Bo ja bym chciała wszystko zrobić. No, nie wiem, no na razie... Nie wiem, no to bierz po kolei na razie fabularne. Czekaj, a gdzie tutaj... Zaraz, bo to jest spis zadań. Skaczę na górę. Ja też. Jak taki wróbel, nie mogę lecieć na górę. Tak. Ale na pewno jak będziemy mieli później więcej tych... W ogóle klastra pominęłaś. Tak, serio, nie widzę ich nawet, więc... Ty patrz, dużo ich tu jest, ja... Trzeba to zbierać. A zaliczają nam się ten razem. No tak, właśnie tak to jest. Można ten lecieć i je zbierać. O, tutaj będą. To właśnie jest super, bo i w czwórce to... Nawet właśnie w czwórce tak jest, że się zbiera razem, to zalicza jako... O matko, jak ty zbierasz szybko! No bo akurat spadałem takim ciułkiem, nie? Spoko. Najwyżej możemy pozbierać klastry po prostu poza nagraniem, żeby wam się nie nudziło i w ogóle. No. O matko, nie umiem skakać. O matko, nie umiem skakać. A tu jeszcze jakiś klaster widziałam. No halo! No i... wkurza mnie to, że to trzeba tak skakać cały czas. A to ty... No ja tam cały czas latam i po prostu w locie by te klastry zbieram. Ale ja nie mogę. O tu łap to. O dobra, I got it. Obijam się w ogóle o jakieś plakaty na tych. Potrącił mnie. You son of a bitch! Może ja też sobie ulepszę, może będzie dało się biegać po ścianach. To byłoby naprawdę bardzo wygodne. Wiesz co, poczekaj, w ogóle zapalę światło, bo mi ciemno. No. Klik. O matko, piłka mi uciekła. I like it though. Naprawdę, wiesz co, to ten dodatek sprawia, że chce mi się dalej grać w Saints Row 4. Mimo, że już przeszłam, ale to... Może przynajmniej szybciej dograsz tam, tak ci... No, też mi się tak wydaje.
Bo tu wiesz, jest takie, że idziesz i masz jeden klas, zaraz drugi, ale tam jest blisko następny. No właśnie, tak, wiem. Ogniste skrzydła albo skrzydła świętego mogę wybrać. Może... A gdzie to masz? Tutaj jak masz skrzydła, to masz ulepszenia i styl skrzydeł. Lot? Tak. Gdzie to jest? Możemy zobaczyć, jak wyglądają. Pokaż mi. A, są fioletowe, ale tamte były ładniejsze. Tamte mi się bardziej podobały. A w czym one są? O Jezu, Eryk, czy ja mówię jakoś po chińsku? Jak masz magię i masz lot, to masz styl skrzydeł, no. God damn it, what the heck? Co to jest? Co to mi się tu... Aha. Co? Chciałem zrobić taki sokoli lot, że wiesz, w dół po klastry no. I w lawę. Spoko, co to jest? Ej, to patrz, znalazłam jakiś dziennik. No, ja też już kilka znalazłam. Znalazłeś dwie, bo ja mam trzecią. Ale jest jeszcze jakieś inne, bo to się chyba wyświetlają. Say like it. And when I realized that, I knew I wanted to prepare for the moment they would come down to hell, because on that day... Takie, no, robimy misję, tutaj zbieramy dalej klastry. Ale to też wymaga, wiesz, umiejętności, żeby tak przylecieć, o matko! O, widziałaś to? Przeleciałem między budynkami. A ja wleciałam w jakąś rurę i... Dobra, to dobijmy do 100 klastrów. Udaj się do automatu. Kup broń... Aha, broń kupuje się w automacie. Kup amunicję, kup ulepsz broń. Mam 26 tysięcy. O ja! Omega, omega, omega. Łopatka cierpienia. Spoko. A co to jest jakieś rakiety własnej roboty? Okay. Słynna szekspirowska czaszka zmieniona w broń przepełnioną energią śmierci, nasycona esencjami miliona potępionych dusz. Okay. O, matko. Zaćmienie, jaka sprawa. Ten odcinek był taki zapoznawczy, bo żadne z nas jeszcze nie grało w tą grę. I żadne z nas nie obejrzało tej gry w sumie nigdzie na żadnym let's playu, także będzie spoko. Co biega ze skrzydłami, spoko. Także no, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego pierwszego odcinka. My sobie tutaj ogarniemy jeszcze te klastry, pozbieramy sobie i tak dalej, żeby mieć jak najwięcej ulepszeń i w ogóle. I co? Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!